Czy niewielkie środki mogą znacząco wpłynąć na społeczność lokalną? Bez wątpienia tak. Przykładem może być tu program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod nazwą Działaj Lokalnie. Zaczynają się te oddolne inicjatywy, które zawsze są najlepsze, czyli to społeczeństwo widzi potrzebę rozwoju pewnych tematów historycznych związanych z miejscowością. I to jest coś, co raduje serce. I tak w ramach projektu w Michałowicach powstał punkt widokowy, a podczas prac odnaleziono tam zaginiony pomnik. Historie, jakie krążyły tu w Michałowicach o tym pomniku, mówiły, że ten pomnik przepadł. Gdzieś został zakopany, został zniszczony. Okazało się, że zachował się w pięknym stanie. Jest na nim wyryte 10 nazwisk osób poległych w pierwszej wojnie, które mieszkały tu w Michałowicach. W oddalonych o kilka kilometrów Piechowicach zespół ludowy zorganizował mini koncerty w plenerze. Zespół Szklarki wraz z dwoma profesjonalnymi muzykami przemieszczał się po najgęściej, że tak powiem, zaludnionych częściach miasta Piechowice i śpiewał na żywo, jak to określał, jak cyganie na ulicy, na skwerkach, w parkach, w różnych miejscach, gdzie ludzie mogli zobaczyć te mini koncerty. Efekty działań przeszły najśmielsze oczekiwania. Przy tej pełnej izolacji, apatii społecznej to była taka iskierka nadziei, iskierka radości, która powodowała, że przejezdni się zatrzymywali, zatrzymywały się samochody, turyści machali, robili zdjęcia, także myślę, że była to bardzo słuszna decyzja, realizacja tego projektu. W Szklarskiej Porębie natomiast Ochotnicza Straż Pożarna wraz ze Stowarzyszeniem Senior 60 zakupiła i rozdała środki ochrony osobistej. Jest to bardzo dobra akcja, ponieważ ludzie starsi nie mają czasu uszyć, nie mają możliwości tego uszyć, a myślę, że dla bezpieczeństwa naszych bliskich jest to bardzo dobra akcja. Natomiast w Mysłakowicach seniorzy wraz z przyjaciółmi postanowili posprzątać skwer przy Domu Kultury. Seniorzy wzięli się, skupili, przyszli, posprzątaliśmy, powywoziliśmy. O, chyba z 12 czy 16 worów było. A jakby tego było mało, to w wolnej chwili powstały niezwykle kolorowe budki dla ptaków, które zawisną na okolicznych drzewach. Naprawdę będą cieszyć oko i myślę, że każdy, kto będzie szedł obok tego drzewa czy tych drzew, to na pewno się zatrzyma. Próbujemy, cały czas chcemy, żeby coś się działo. Jest to Stowarzyszenie Senior. Na tej podstawie możemy działać drobnymi kroczkami, żeby ten nasz obok świat był piękny. Co ważne, dzięki takim projektom jak Działaj Lokalnie zawiązują się grupy działania, które nie tylko zarażają optymizmem, ale pokazują, że chcieć to móc.